Cześć. Na początku tutaj na prośbę jednego z widzów chciałem pokazać, jak jest zamocowany włącznik światła stop. Jest on tutaj na takim, a może drugą ręką wezmę, na takim wsporniku w tym miejscu, połączony z dźwignią. W momencie, jak naciskam hamulec, on się załącza. A teraz może jeszcze krótko o instalacji, bo też się kilka osób pytało. Mianowicie tak. Tu jest główny kabel plusowy, muszę jedną ręką świecić i trzymać. Główny kabel plusowy idzie z akumulatora na styk rozrusznika. Natomiast kabel plusowy, ten, który idzie tam w stronę deski rozdzielczej, to jest ten. I on jest wpięty, no tu niewiele widać. On jest wpięty tutaj jest po jednej stronie amperomierza, czyli może widać, może nie widać, tutaj w tym miejscu, na jeden zacisk amperomierza. Z tego samego zacisku idzie przewód do świecy żarowej, czyli jest przed amperomierzem, oraz idzie przewód z jednej strony na jeden styk kontrolki odładowania. Natomiast drugi styk tej kontrolki jest połączony z tym przewodem na alternatorze. Czyli w momencie, jeżeli alternator przestanie się obracać z jakiegoś powodu, na przykład pękniętego paska, co za tym idzie, nie ma również chłodzenia, to kontrolka zamyka się, ten plus zamyka się tutaj do masy, ponieważ tu nie ma napięcia i kontrolka świeci. Natomiast jeżeli z dwóch stron ma napięcie, wtedy nie świeci, wtedy gaśnie. No i teraz tak. Z drugiej strony amperomierza, czyli to, co idzie przez amperomierz, z drugiego zacisku, jest pociągnięty przewód do skrzynki bezpieczników. Gdzie jest ta lampa? Jest lampa. W moim wypadku jest tutaj. No i teraz tak, są wykorzystane w tej chwili 4, ale oryginalnie 3 bezpieczniki. Jeden jest na światła, drugi na kierunkowskazy, trzeci na stop i na klakson. Czyli jeden idzie, jest wpięty przed przerywaczem kierunkowskazów. Drugi przed włącznikiem świateł postojowych, bo dopiero z włącznika świateł postojowych jest zasilany wyłącznik krótkie, długie. A trzeci jest przed klaksonem, przed wyłącznikiem klaksonu i przed wyłącznikiem świateł stop. Tu sobie dorobiłem takie podświetlanie deski. Wiem, że to wygląda bardzo brzydko, nawet bym powiedział paskudnie. No ale te radzieckie oprawki, które tu były, już w ogóle nie zdawały egzaminu. Nic ciekawszego mi w tej chwili do głowy nie przyszło. Zalałem tak tym klejem dość mocno, bo nie chciałem się to trzymać. Zobaczymy, jak będzie teraz. Oczywiście tutaj tą blachę trzeba pomalować, ale to jak będę pewnie malował całość, to przy okazji pomaluję i też to. Dobra, jeszcze tak, tutaj jest wyłącznik masy, w moim wypadku on jest tu pod spodem. On po prostu rozłącza masę, czyli w momencie, jak jest rozłączony między masą akumulatora, a masą tutaj ciągnika, nie ma połączenia. Jeżeli go załączę, wtedy się, powiedzmy, obwód zamyka, pojawia się tu masa. No i to tak w wielkim skrócie tyle. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to proszę pytajcie. W miarę możliwości odpowiem. Tylko tak jak mówię, u mnie jest mostkowana stacyjka, u mnie nie ma stacyjki. Bo oryginalnie powinno być tak, że ten przewód plusowy po amperomierzu powinien iść na stacyjkę i dopiero powinien wracać na bezpieczniki. Natomiast, znaczy odwrotnie, z bezpieczników na stacyjkę, przepraszam, i później wracać jako główny przewód plusowy. Natomiast u mnie stacyjka jest pominięta. Dobra, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.